Aleksander podszedł do przystanku, wyjął z kieszeni drobne i przeliczył je, po czym się uśmiechnął. Tak więc, jeśli teraz pojadę marszrutką, to potem nie starczy mi na chleb i zostanę bez kolacji. A jeśli dotrę do u na własnych nogach, to nie pójdę spać głodny. W domu mam jeszcze dwa całe opakowania szybkiej zupki, po drodze do domu kupię chleb i majonez i urządzę sobie prawdziwą ucztę. Nie zastanawiając się dłużej, Sasza spojrzał na zegarek. Wrócił na chodnik i pospieszył w kierunku medycznego U, gdzie od prawie dwóch lat uczył się na felczera. Aby choć trochę skrócić długą drogę, chłopak skręcił w podwórka i prawie natychmiast zobaczył staruszkę. Która stała oparta o ścianę domu. Widocznie źle się czuła, więc Sasza pobiegł jej na pomoc. Zrobił to w samą porę, ponieważ starsza kobieta zaczęła już upadać. Aleksander podchwycił ją na ręce i posadził na najbliższej ławeczce. Zaraz, zaraz, proszę się nie denerwować, powiedział. Wezwę pogotowie. Nie trzeba, wyszeptała staruszka. Krople w torebce lekarstwa. Proszę wyjąć fiolkę. Sasza szybko zrobił wszystko o co prosiła, a gdy spojrzał na nazwę leku, od razu zrozumiał, że ze zdrowiem babci nie jest aż tak dobrze. No, jak to możliwe, powiedział, nadal ją przytrzymując i pozwalając jej się uspokoić po zażyciu kropli. Absolutnie nie wolno pani tak ryzykować i chodzić po ulicy samej, skoro ataki zdarzają się regularnie. Kiwnęła siwą głową i powiedziała słabym głosem: Tak, wnuczku. Ale to nic, przywykłam. I tak nie mam żadnej pomocy, mieszkam sama. Chciałam rano kupić mleka, ale jak widzisz, nawet nie dotarłam do sklepu. Jak pani ma na imię? Zapytał Aleksander. Wiera Wasiliewna. A ty? Sasza. Och, Saszuniu, jakie masz piękne imię? Mojego nieżyjącego męża też tak wołano. Prawda, ja nazywałam go szurą, tak mu się bardziej podobało. Staruszka zamilkła, a potem powiedziała no, już mi lepiej. Tylko chciałabym cię prosić, Saszuniu, odprowadź mnie do domu. Mieszkam tam w tej klatce, na czwartym piętrze. Kiedyś mi się to podobało, ale szczerze mówiąc, to jest bardzo niewygodne. Kiedy byłam młoda, nie zwracałam uwagi na wysokość, ale im jestem starsza, tym trudniej mi schodzić i wchodzić. Dobrze, że przynajmniej winda prawie zawsze działa, ale czasami się psuje i wtedy naprawiają ją tygodniami. Słuchając swojej nowej znajomej, Sasza pomógł jej dojść do klatki schodowej, a potem wejść do mieszkania. Ku jego zdziwieniu, Wiera Wasiliewna żyła w całkiem przyzwoitych warunkach, chociaż jej trzypokojowe mieszkanie bardziej przypominało muzeum. Nie dziw się, wnuczku, zauważyła jego zakłopotanie staruszka. Szura, mój, był synem pracownika tajnego instytutu badawczego. Dlatego dostał to mieszkanie. Sam też pracował w tym instytucie, obronił tam doktorat. Och, jak dawno to było. A przecież zimą minie już dwanaście lat, jak go nie ma na tym świecie. I ja sama dożywam swojego wieku. A ty masz dzieci. Nie, Saszuniu, teraz już nie. Był synek Sieriorza, jedyny nasz, ukochany. Poza tym późne dziecko, tylko że życia było mu dane bardzo mało. Dorósł, zakochał się, ale trafiła mu się niefajna dziewczyna, ładna, ale bez duszy. Nastia była bardzo młoda, miała wtedy zaledwie 18 lat. I tak od razu nam się nie spodobała, nawet nie wiem dlaczego. Ogólnie byliśmy przeciwni ślubowi. Nawet z sieriożą się z tego powodu pokłóciliśmy. Potem oczywiście się pogodziliśmy, ale było już za późno. Wrócił z Nastią do miasta, w którym się urodziła. Ale to nie było na dobre. Tutaj Sierioza się uczył i pracował, a tam zaczął pić, a my o tym nie wiedzieliśmy. Widocznie nie wszystko układało się w jego życiu rodzinnym. Ale był dumny, nie chciał się do tego przyznawać. Oczywiście czasami do nas dzwonił, ale zawsze mówił, że u nich wszystko dobrze. Tylko że pewnego razu w słuchawce odezwał się zupełnie obcy głos. Nieznajomy przedstawił się jako major milicji i powiedział, że nasz serioża zginął w bójce. Serioża zginął w bójce. Później na rozprawie dowiedzieliśmy się, że był zazdrosny o nastię o kogoś i dlatego wdał się w bójkę. Była rozprawa, tak? zapytał ze współczuciem Aleksander. Była. Westchnęła staruszka. Temu chłopakowi dali bardzo mało, uznali, że przypadkowo popchnął serioża. I tak się wszystko skończyło. Anastia. Nie wiem. Wiera Wasiliewna wzruszyła ramionami. Więcej jej nie widzieliśmy. Nawet na pogrzeb nie przyszła. Sasza spojrzał na staruszkę, zrozumiał, że jest bardzo wzruszona swoją opowieścią i delikatnie pogłaskał jej pomarszczone dłonie. Niech się pani tak nie przejmuje, Wiero Wasiliewno, musi się pani oszczędzać. Zdrowie to ważna rzecz, z nim nie ma żartów, mówię to pani jako przyszły lekarz. Naprawdę? Ożywiła się starsza kobieta. Studiujesz więc medycynę. Tak, w college'u. Już niedługo kończę. Jaki z ciebie zdolny chłopak? Wiera Wasiliewna zauważyła, że Sasza ukradkiem spojrzał na zegarek i aż krzyknęła. Po co ja cię tu trzymam? Przecież spóźnisz się na zajęcia. Dziękuję ci, mój drogi, za wszystko. Nic się nie stało, najważniejsze, że pani już lepiej. Chciała wstać, żeby odprowadzić go do drzwi, ale Sasza ją powstrzymał. Nie trzeba, nie trzeba. Sam pójdę, a pani odpoczywaj. Po zajęciach wpadnę do pani, sprawdzę. Jak się pani czuje, jeśli można? Oczywiście, że można, ucieszyła się staruszka. Będę na ciebie czekać, Saszuniu. Do kolecz u Sasza jednak się spóźnił. A w drodze powrotnej wstąpił do sklepu i za ostatnie pieniądze kupił swojej nowej znajomej mleko. Staruszka zobaczyła w jego rękach paczkę, klasnęła w dłonie i się uśmiechnęła. Jaki ty jesteś dzielny, troskliwy, uważny. No, wchodź, proszę. Dam ci herbaty z bułeczkami, a ty opowiesz mi o sobie. I Sasza opowiedział, że kiedyś mieszkał z rodzicami w dalekiej syberyjskiej wsi i myślał, że sam też spędzi tam całe swoje życie. O tym, jak matka zawsze taka wesoła i niespokojna. Pewnego dnia klasnęła w dłonie i ciężko osunęła się na podłogę, nawet nie krzycząc. Atak był nagły i bezlitosny, ale lekarze przyjechali za późno. W czasie roztopów karetka pogotowia po prostu nie mogła dotrzeć do ich wsi i na długo utknęła w ogromnej, lepkiej kałuży. Opowiedział, jak przeraźliwie krzyczał ojciec, nie mogąc poradzić sobie z nieszczęściem, które go spotkało. A potem, po pogrzebie, popadł w długi, ciężki ciąg alkoholowy, zapominając, że ma syna. Przez jakiś czas mieszkałem w domu kuzynki, i dokończył swoją opowieść Sasza. Ciocia Nadia jest dobra, ale ma mały domek, a rodzina, jak to się mówi w naszych stronach, jest bardzo liczna. Mąż, teść, teściowa, jej brat i czworo dzieci. A do tego jeszcze ja. Specjalnie po to, żeby nie przeszkadzać wszystkim innym, urządziłem sobie strych i tak naprawdę mieszkałem tam aż do samych chłodów. I dopiero kiedy nadeszła jesień, schodziłem na dół, żeby spać na materaku na podłodze w pokoju moich trzech młodszych kuzynów. Biedny chłopiec pokręciła głową Wiera Wasiliewna. Ale powiedz mi proszę, a co z twoim ojcem? Półtora roku pił na umór. Wszystko, co było wartościowe, wyniósł z domu. Nikogo nie chciał widzieć, z nikim się nie kontaktował. Kiedy z ciocią Nadią przychodziłyśmy do niego i próbowałyśmy namówić go, żeby wziął się w gaść. Krzyczał na nas i nas przepędzał. Czasami wydawało mi się, że po prostu oszalał. Pewnego razu jego serce nie wytrzymało. Przyszliśmy go odwiedzić, przynieśliśmy gorące pierożki, ale było już po wszystkim. Och, grzechy, nasze ciężkie grzechy, westchnęła Wiera Wasiliewna, dolewając Saszce herbaty. No a jak trafiłeś do naszego miasta, opowiedź. Sasza wzruszył ramionami. Nasz dom był przestronny i miał więcej pokoi. Więc ciocia Nadia poprosiła mnie, żebym pozwolił im zamieszkać w moim domu. Oczywiście, że się zgodziłem. Po pogrzebie ojca prawie od razu się do mnie przeprowadzili. Teść i ciocia Nadia zostali w starym domu, a ona z wujem Pietią i dziećmi się przeprowadziła. Ja w tym czasie kończyłem już szkołę i zamierzałem iść do szkoły medycznej. Wszyscy wiedzieli, że wyjadę, a pewnego wieczoru ciotka Nadia zaczęła rozmowę o tym, że byłoby dobrze, gdybym oddał jej swój dom. Przecież cię przygarnęłam, kiedy było ci źle, karmiłam, opiekowałam się, nie krzywdziłam. Teraz już jesteś dorosły i stałeś się wolnym ptakiem. Po co ci nasza wieś? Jedź do miasta, tam się wykształcisz, zdobędziesz mieszkanie, ożenisz się. A my już tu zostaniemy, jeśli oczywiście nie masz nic przeciwko temu. Wiera Wasiliewna uniosła na niego wzrok. A ty? Zgodziłem się i kiedy skończyłem osiemnaście lat, wszystko podpisałem. No i CEO? Ma rację. Ja sam sobie poradzę, a ona ma tyle gęb do wykarmienia. Trzeba wszystkich nakarmić, a nasz dom jest w dobrym miejscu, obok sklep i szkoła, a jej domek na samym końcu wsi. Jesteś dobry, Saszeńko. I pomogłeś swojej rodzinie, i mnie pożałowałeś. A gdzie ty sam mieszkasz? Wynajmuję pokój w barakach na Sowieckiej, wiecie. Wiem, kiwnęła głową Wiera Wasiliewna. Dziura dziurą. Ale za to tanio zaśmiał się Sasza, a staruszka uważnie na niego spojrzała. Słuchaj, a przeprowadź się do mnie, miejsca dużo jeszcze zostanie. Do twojego kolecz u blisko. No i ceo. Ty sam, ja też sama. Poza tym potrzebuję opieki. Pójść do sklepu, kupić leki, w końcu zrobić zastrzyk. Tym bardziej, że jesteś prawie lekarzem. A za mieszkanie nie musisz mi płacić. I sama będę cię karmić, patrz jaki jesteś chudy. Mam dobrą emeryturę, na jedzenie i leki na pewno wystarczy. Sasza się zamyślił, a potem powiedział. No dobrze, tylko ja też będę kupował produkty, a w ogóle mam małe stypendium, oczywiście, ale dorabiam, czasami chodzę nocami na rozładunek. A to odstaw, uśmiechnęła się Wiera Wasiliewna. Od razu się umówmy. Masz naukę i mnie, i one są priorytetem. Dlatego żadnych dorywczych prac. Wystarczy ci, że będziesz się mną opiekował. Przecież nie jestem prezentem. Więc zawieramy układ: Moje mieszkanie i jedzenie, Twoja pomoc i troska. Zgoda! Zgoda zaśmiał się Sasza. A po kilku godzinach pojechał do swojego baraku po rzeczy i wrócił do Wiri Wasiliewny przekonany, że los nieprzypadkowo zesłał mu tę staruszkę. Jasny, czysty, przestronny pokój, który przeznaczyła mu Wiera Wasiliewna, wprawił go w prawdziwy zachwyt. I zasypiając, Sasza po raz kolejny podzękował niebiosom za to, że zesłały mu takie niespodziewane szczęście. Zresztą szczęśliwa była też Wiera Wasiliewna. Szybko pokochała Aleksandra, nazywała go wnuczkiem i saszenką i szczerze cieszyła się z jego pomocy i z tego, że uwolnił ją od samotności. Sasza rzeczywiście wypełnił jej dni ciepłem. A do tego umiał i zdążył zrobić wszystko. Gotował obiady i kolacje, sprzątał w mieszkaniu, zręcznie radził sobie z żelazkiem i łatwo naprawiał to, co wymagało naprawy. I o zdrowie staruszki dbał tak, jak nie robią tego wszyscy bliscy. Sąsiedzi z zainteresowaniem obserwowali, jak odprowadzał ją na spacery w parku i troskliwie otulał ciepłym płędem, kiedy Wiera Wasiliewna siadała na ławce, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza. Nadeszła zima. Pewnego zimnego grudniowego wieczoru Sasza wrócił do domu i ze zdziwieniem stwierdził, że Wiera Wasiliewna nie jest sama. Rzeczywiście w kuchni siedziała piękna czarnowłosa kobieta i chłopak mniej więcej w wieku Saszy. Oboje odwrócili się i spojrzeli na niego. A Wiera Wasiliewna otarła łzy z pomarszczonych policzków. Saszeńko, poznaj. To Nastia, opowiadałam ci o niej, pamiętasz? Żona mojego sierioży. A to jego synek Wadim. Wyobraź sobie, nawet nie podejrzewałam, że mam rodzimego wnuka. Nastia długo się na mnie gniewała, a teraz postanowiła się pogodzić. Boże mój, jakie to szczęście. Sasza, co ty stoisz? Siadaj prędzej, będziemy kolację jeść. Po raz pierwszy od dłuższego czasu Aleksander poczuł się niepotrzebny. Nastie i Wadima wyraźnie ciążyła jego obecność i on, szybko łykając gorącą herbatę, przeprosił i powołując się na przygotowania do egzaminów, odszedł do swojego pokoju. Pół godziny później zapukała do niego Wiera Wasiliewna. Saszuniu, zaproponowałam naszym gościom, żeby zamieszkali u nas, nie będziesz miał nic przeciwko. Co pani, Wiero Wasiljewno, jak mogę? Uśmiechnął się Sasza. No i dobrze. Czyli zamiast jednego wnuka będę miała teraz dwóch. Pościelisz mu w swoim pokoju. Są tam dwa łóżka. Oczywiście skinął głową Sasza. Jesteś bardzo dobrym chłopcem. Jestem pewna, że na pewno się zaprzyjaźnicie. Ale przyjaźń Sasze i Wadima nie wyszła. Bezczelny i zarozumiały Wadim od razu zaczął zachowywać się jak gospodarz. Nie uczył się nigdzie i nie pracował, wolał całymi dniami wisieć w telefonie. Sasze wyprowadzały z równowagi jego nawyki rozrzucania rzeczy i wszędzie robienia bałaganu. Kilka razy mu o tym mówił, ale natykał się na mur pogardy i obojętności. Sasza rozmawiał też z Anastazją, ale ona tylko wzruszyła ramionami. On jest tu u siebie a ty kim jesteś zapytała. Sama teraz rządziła w kuchni i często Sasza kładł się spać głodny. Ale nie chciał skarżyć się wieże Wasiliewnie. Widział, że jest niewiarygodnie szczęśliwa i po prostu nie zauważa niczego złego. Ale na początku lutego stało się coś nieodwracalnego. Sasza był w kolecz u, kiedy wezwano go do dyrektora. Bardzo się zdziwił, bo myślał, że Paweł Walentinowicz nawet nie wie o jego istnieniu. I całkiem oniemiał, kiedy zrozumiał, że czekają na niego dwaj policjanci. Pan jest rzotów Aleksandr. Tak, to ja. Czy zna pan Wasilcową Wierę Wasiliewnę? Tak, to moja gospodyni. Wynajmuje u niej pokój i opiekuje się nią. No to się opiekowałeś, chłopce. Uśmiechnął się jeden z policjantów. Złożyli na ciebie zawiadomienie, że chciałeś otruć staruszkę. W jakim sensie? Aleksandr po prostu stracił darmowy. Co wy mówicie? Co z Wierą Wasiliewną? Ma silne zatrucie. Jest na oddziale intensywnej terapii. Kto daje jej leki? Ja wyszeptał Sasza, bezsilnie opadając na stojący przy ścianie stół No, właśnie, odciski palców pobrano. Jesteś medykiem, więc znasz się na lekach. Wtarłeś się w zaufanie biednej babci. Zmusiłeś się do przepisania na ciebie mieszkania. Ale nie chciałeś czekać na jej naturalną śmierć prawda? Postanowiłeś wszystko przyspieszyć. Teraz dostaniesz za to dobry wyrok. Ona nie jest babcią. Nie śmiejcie się tak do niej zwracać. Oburzył się Sasza, do którego nie od razu dotarł sens pozostałych słów policjanta. Ale kiedy zrozumiał, o czym ten mówi, zbladł jak płótno. Poczekajcie. Kto zmusił Wierę Wasiliewnę do przepisania na mnie mieszkania? Nigdy nie zmuszałem jej do tego. I nie wcierałem się w zaufanie. Po prostu mieszkaliśmy razem i tyle. Siły opuściły go. Głos dziwnie mu się załamał i Sasza dodał z bladłymi wargami: Nikogo nie trułem. To nieprawda. No tak, nieprawda, zmarszczył brwi policjant. Niech twoja Wiera Wasiliewna podziękuje krewnym. I to, jeśli wyjdzie z tego cało. Lekarze nie dają żadnych gwarancji. A jeśli umrze, to ty, gołąbku, wpadniesz na całego. Aleksandra zabrano na komisariat policji i tam długo przesłuchiwano. Potem wysłano go do aresztu. Głowa Sasze rozsadzała od nieznośnego bólu. Drobne pluskwy, które roiły się na pryczy, nie dawały mu ani chwili spokoju, i jego jedynym ratunkiem było chodzenie od kąta do kąta, odmierzając krokami wolno płynący czas. Przez prawie dwie doby Aleksandr był sam w swojej celi. Potem dokwaterowano mu jakiegoś chudego starca, wytatuowanego wyblakłymi zielonymi tatuażami. Pierwszy raz. Zapytał, przeszywając Saszę kolczastymi szarymi oczami. Sasza milcząco skinął głową. Nic, przyzwyczajsz się chrapliwie uśmiechnął się starzec. To tylko za pierwszym razem jest strasznie. A potem pójdzie z górki. Ech, napiłbym się herbaty z miętą. Więcej już nie rozmawiali. Ale w nocy Sasza, który siedział na podłodze i co chwilę zapadał w ciężką półdrzemkę, wzdrygnął się, słysząc ciężkie westchnienie swojego sąsiada, słysząc ciężkie jęknięcie swojego sąsiada. Podszedł i pochylił się nad nim. Co się stało? Źle się pan czuje. Skurczę. Znowu. Sasza wysłuchał skarg starca i zażądał, żeby położył się na plecach. Zaraz będzie panu lżej obiecał, rozcierając dłonie, żeby je rozgrzać. Początkowo pacjent Saszki krzyczał z bólu, ale potem zaczął się uspokajać, a kiedy Sasza otarł mu spocony od potu czoło i odsunął się na bok, bez trudu się podniósł i usiadł. Ty jesteś lekarzem? Zapytał swojego wybawcę. Prawie. Już niedługo dostanę dyplom felczera. A tu proszę, to wszystko. A co ty mi teraz robiłeś? Masaż leczniczy. Zawsze mnie ten temat pasjonował. Punkty akupunkturowe i wszystko takie. Pan ma zaburzone krążenie. Masaż jest po prostu konieczny. I trzeba rozpędzić limfę. Z tego co mi pan powiedział zapamiętałem tylko jedno. Potrzebuję masażu. Dobrze, coś wymyślimy. Jak się pan nazywa? Jestem Arkadii Woron, a ty. Żotów, Sasza. Będziesz dobrym lekarzem, żotów, Sasza. Chyba już nie. Aleksander objął ręką cele. Nie za bardzo to wygląda jak szpital, prawda? Słuchaj, a opowiedz mi wszystko. Może będę mógł ci jakoś pomóc. Rano i tak mnie stąd wypuszczą. Myślę, że mój adwokat już się krząta. Więc zrobiłeś mi przysługę. I jeszcze się przydam, uśmiechnął się Arkadii. Miał rację. Rano przyszli po niego i puścił do Saszki oko. Nie bój się, doktorze, nasi wygrają. A dwa dni później Sasze znów wezwał śledczy i oznajmił, że jest wolny. Co z wierą Wasiliewną? zapytał przede wszystkim Sasza. Jest w porządku. Przeniesieli ją do dobrej kliniki. Niby po znajomości. Jakiś Arkadij się postarał. Rozmawiałem z nią. Ona jednak w ogóle nie pamięta żadnego Arkadija. Ale za to opowiedziała, że ty nie jesteś niczemu winny. W jej testament znalazła była synowa Anastazja i postanowiła razem ze swoim synkiem wysłać staruszkę do grobu, a przy okazji pozbyć się ciebie. Już składają zeznania, przy czym oskarżają się nawzajem. Tamtego wieczoru, kiedy znaleźli testament. Urządzili wieżę Wasiliewnie awanturę. A kiedy zrobiło się jej źle, dali jej za dużą dawkę leków. Dlatego tak się wszystko potoczyło. A ty, chłopce, jesteś wolny. Zadzwoniłem już do u i wszystko wyjaśniłem. Żeby tam na ciebie krzywo nie patrzyli. Czyli mogę iść? zapytał Aleksander. No, jeśli nie chcesz zostać, idź, zażartował śledczy. Dziękuję za gościnę, uśmiechnął się Sasza. Ale wolę pójść. Wrócił do domu i długo stał pod prysznicem, zmywając z siebie nieszczęścia ostatnich dni, a potem się przebrał i pobiegł do kliniki, w której przebywała Wiera Wasiliewna. Saszuniu, wnuczku, ucieszyła się staruszka. Niemal oszalałam, gdy się o wszystkim dowiedziałam. Wybacz mi, staruszko. Przecież to wszystko przez mnie się stało. Tylko ja jestem winna. Ale chciałam jak najlepiej. Nie powinnaś była spisywać na mnie testamentu. Przecież masz własnego wnuka. Nie, Saszuniu, on nie jest moim wnukiem. Sprawdziłam wszystko, bo jeszcze nie zwariowałam. Zrobiłam odpowiednie badania na test dna, a kiedy Nastia grzebała w moich rzeczach i znalazła mój testament, pokazałam jej wyniki testu. A co było dalej, to już sam wiesz. Śledczy obiecał, że dostaną wyrok w zawieszeniu. Sam go o to prosiłem. Tylko mam do ciebie pytanie. Lekarze powiedzieli mi, że to ty poprosiłeś jakiegoś Arkadiusza, żeby mi pomógł. A kim on jest? Nie znam go. P.R. przypadkowy znajomy uśmiechnął się Sasza, przypominając sobie swojego dziwnego towarzysza Niedoli. Nagle drzwi do sali otworzyły się i na progu pojawił się ordynator kliniki. Jak się czuje nasza szanowna pacjentka? zapytał z uśmiechem a wysłuchawszy podziękowań staruszki, zwrócił się do Saszki: Czy to pan jest tym doskonałym przyszłym lekarzem? Polecił mi pana pewien szanowany w określonych kręgach człowiek Proszę przejść ze mną do mojego gabinetu, podpiszemy umowę. Tak, chcę, żeby pan u mnie pracował kiedy pan kończy studia wkrótce. No to wspaniale, wspaniale. Minęło kilka lat. Sasza pracował w najlepszej klinice w mieście, mieszkał nadal z babcią, która stała się dla niego bliską osobą. I był całkiem szczęśliwy. A kiedy pielęgniarka Aliona, tajemniczym szeptem oznajmiła, że na masaż przyszedł do niego ten sam Arkadiusz, uśmiechał się i kiwał jej głową. No dobrze. I przygotuj herbatę z miętą. No, wiesz o co chodzi?